Luty za nami, więc najwyższa pora, aby podsumować wydarzenia w gminie Tarnów Opolski. Zapraszam do obejrzenia. Marcelina Kowalik. Bery w Kosorowicach. Zawsze się czeka, już tam wyglądam z okna, kiedy przyjdzie, także... Babski Cąber w Przyworach. Bawimy się dużo swobodniej i na całego. Gmina stawia na ekologię. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy skorzystali z tych programów. Jak się okazuje, szczęście nie przychodzi samo. Trzeba je zaprosić i trochę z nim potańczyć. Jak co roku grupa mieszkańców Kosorowic zorganizowała wodzenie Bera, które zapowiada szczęśliwy i dobry rok. Kolorowy przemarsz przez wieś i zapowiedź dobrego roku. W Kosorowicach wodzili Bera. To już symbolizuje szczęście na cały nadchodzący rok, także trzeba go wpuścić, trzeba z nim zatańczyć, także zawsze się to sprawdza, zawsze go wpuszczamy. Zawsze się czeka, już tam wyglądam z okna, kiedy przyjdzie, także jest super. Tańczyli, różne tam wierszyki gadali, no jest bardzo ładnie. Warto i zobaczyć. To już jest taki zwyczaj wodzenia niedźwiedzia. Tego się nie zapomina i to się cały czas kontynuuje dalej. To jest taka tradycja, to jest jednak na wsi i fajnie, mi się bardzo podoba to akurat, super. No możemy coś co roku właśnie robić, bawić się wszyscy razem, także wydaje mi się, że to jest najlepsze w tym wszystkim, że znajomi wszyscy się spotykamy. No ogólnie to cały dzień się jakby przygotowujemy do tego, że właśnie przyszli, żeby ich ugościć, jak najlepiej wydać. Już się bawili dobrze. Tańcząc z nim po prostu wypędzamy to, co złe, żeby wszystko, co dobre zostało u nas. Dlatego taniec z niedźwiedziem to obowiązek każdej dziewczyny. Misiowi towarzyszą także inni przebierańcy. Na pewno nie można zabrać cyganki, strażaka, policjantów, myśliwego, no strażak, że OSP na pewno we wsi jest, kominiarz no, w każdej wsi jest, w każdej miejscowości, młoda para jako symbol no, małżeństwa. Ja jestem panem młodym, z panią młodą to chodzimy i tańczymy do ludzi i życzymy wszystkiego dobrego na nowy rok. No wszystkie smutki zrzucamy na niedźwiedzia. Co nie wyszło w tamtym roku, wszystko wina niedźwiedzia jest. A winny musi ponieść karę. Aby życzenie dobrego roku się spełniło, niedźwiedzia trzeba ubić. No, będzie ciężko, będzie boleć wszystko, ale trudno, taka jest rola niedźwiedzia. Bardzo bym prosił, by niedźwiedzia nie zabijać. Jest jakaś szansa na to? Może jest, zależy od mieszkańców. Ale wszyscy chcą mieć szczęście przez cały rok. No to niestety niedźwiedź będzie musiał zginąć. Ale zanim tak się stanie, jak co roku zapewni on mieszkańcom sporą dawkę dobrej zabawy, a także pomoże strażakom ochotnikom, którzy tego dnia zbierają datki na rzecz OSP. Coroczna idealna okazja do tego, aby bez skrupułów zostawić partnera w domu i udać się na niezapomnianą zabawę w gronie kobiet. Jedyny taki w Przyworach Babski Cąber. Panom wstęp wzbroniony. Ta dawna tradycja po raz kolejny zagościła w Przyworach w czasie babskiego cąbra i przyciągnęła wiele uczestniczek. W tym roku 100 pań, parę nam odpadło ze względu na choroby. Z różnych miejscowości, bo to nie są tylko Przywory, to jest tak, że już od lat to są jedne i te same panie. Inaczej wygląda tylko to, że w tym roku mamy dwie firmy kosmetyczne. Co roku staramy się, żeby to było coś nowego, jakiś konkurs, coś czego nie było. Atrakcji rzeczywiście nie brakowało, podobnie jak uczestniczkom nie brakowało ich partnerów. Myślę, że dzięki temu, że jesteśmy same w damskim gronie, to bawimy się dużo swobodniej i na całego, niż jeżeli są z nami mężczyźni. Takie imprezy to okazja do wzajemnej integracji i możliwość powrotu do przeszłości. No na pewno okazją do dobrej zabawy, ucieczką z domu, no i poznaniem nowych dziewczyn. I taki powrót trochę do lat dzieciństwa, gdzie były te bale karnawałowe i można było się przebrać, trochę poudawać kogoś innego. No fajna zabawa. No. Każdy cąber to okazja do zaprezentowania wyjątkowych strojów i kreacji. W czasie tegorocznej imprezy nie zabrakło nawet przybyszek z innej planety. Z pół godziny. Ale pomysł musiał zrodzić się wcześniej. Pomysł się zrodził wcześniej, tak. Oczywiście, że tak. Jakiś pomysł musiał być, żeby go zrealizować i żeby po prostu wyszło tak, jak jest. Jak kapuśniaczek. Jesteśmy kosmitkami. Wesoło jest. Szczególnie już pod koniec później. Wesoło i radośnie było dlatego, że panie potrafią się doskonale bawić i wspólnie cieszyć trwającym karnawałem.
Żeby się zintegrować, żeby odpocząć od swoich facetów, żeby ten dzień spędzić razem, bo kobiety się bawią zupełnie inaczej. Jak się bawią? Hucznie. Są cały czas na parkiecie. To nie jest tak, że schodzimy i siedzimy i rozmawiamy, jak to wygląda na zabawach. Tylko, że rzeczywiście kobiety przychodzą tu o godzinie 20 i do 5 do 6 rano cały czas się bawią. Jest mi ciężko je wygonić do domu. A kolejna okazja do szampańskiej zabawy w kobiecym gronie już za rok. Zmiany środowiska przestały być mitem i odległymi historiami zza oceanu. Gmina Tarnów Opolski aktywnie wspiera działalność ekologiczną poprzez wstąpienie do programu LIFE. Program ma wspomóc system zarządzania jakością powietrza w regionie. Poprzez takie wybory mieszkańcy nie muszą martwić się o swoje zdrowie i mogą wziąć głęboki oddech. Troska o środowisko i ekologia w codziennym działaniu to tematy, którymi żyje wiele samorządów. Gmina Tarnów Opolski od wielu lat wpisuje się w proekologiczne trendy i stawia na czyste powietrze. Powiem szczerze, że dbamy już od dłuższego czasu. Własnymi środkami wspieramy tutaj szczególnie wymianę kotłów, na której nam najbardziej zależało, bo chyba ta emisja dwutlenku węgla przez te tak zwane śmieciuchy była największa. Staramy się pozyskać też pieniądze na takie, można powiedzieć, gadżety jak czujniki powietrza, o których też ostatnio była mowa na sesji Rady Gminy. Dzięki przystąpieniu do programu LIFE gmina ma szansę na szybszy rozwój ekologiczny i, co bardzo ważne, nie jest w tych działaniach osamotniona. Akces do programu zgłosiły 42 gminy z terenu całego województwa. Ważne jest, żeby w tym rozwoju ekologicznym siebie nawzajem wspierać, bo zarówno czyste powietrze, jak i cała gospodarka związana z naszym środowiskiem to nie jest zadanie tylko jednego człowieka, jednej instytucji. I dlatego chcieliśmy dzisiaj tutaj na tym spotkaniu pokazać, że wszyscy siebie nawzajem potrzebujemy, żebyśmy ten problem rozwiązywali sukcesywnie. Ważne też jest, żebyśmy popatrzyli na aspekt społeczny, żebyśmy popatrzyli na możliwości finansowe właścicieli takich domów, żebyśmy porozmawiali o wykluczeniu energetycznym. Ten projekt ma nie tylko wymiar czystego powietrza i wskaźników, ale on również gdzieś tam jest ulokowany w kieszeniach naszych mieszkańców. Rozwiązania ekologiczne są często bardzo drogie. Jednak dzięki przystąpieniu do programu LIFE mieszkańcy mogą liczyć na znaczące wsparcie w momencie inwestycji w rozwiązania przyjazne środowisku. Mieszkaniec Tarnowa Polskiego lub miejscowości ościennych, chcąc zainwestować w poprawę jakości powietrza, musi się liczyć ze sporym wydatkiem. Dzięki temu projektowi pieniądze europejskie bezpośrednio z Komisji Europejskiej, pieniądze rządowe, jak i samorządowe będą dostępne dla mieszkańców Tarnowa Polskiego, dzięki czemu wkład własny mieszkańca będzie wynosić kilka procent do 10% zamiast dzisiaj 70-80%. Oprócz inwestycji ważna jest edukacja i zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy skorzystali z tych programów i mam nadzieję, że te akcje edukacyjne, które będziemy wspólnie z mieszkańcami tworzyć, bo chcielibyśmy też zaangażować instytucje z terenu naszej gminy po to, żeby skorzystali czy pomogli nam w edukowaniu naszych mieszkańców. Oby te rozwiązania przyczyniły się do poprawy jakości powietrza, a nam wszystkim pozwoliły żyć w czystym środowisku. Tą informacją kończymy wiadomości. Następne już za miesiąc. Mam nadzieję, że będą Państwo śledzić nasz kanał na YouTube i na Facebooku. Serdecznie Państwa pozdrawiam i do zobaczenia.